Witajcie na kanale Żyjesz tylko raz w kolejnym odcinku z serii Zgłębiaj Biblię W poprzednich odcinkach omawialiśmy sobie pierwsze cztery księgi Biblii czyli cztery księgi tak zwanego pięcioksiągu mojżeszowego i w dzisiejszym odcinku dotarliśmy do, do ostatniej z tych pięciu ksiąg czyli do księgi powtórzonego prawa Będziemy mówić sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób ta księga wskazuje na Ewangelię, czyli wskazuje na dzieło Jezusa. Jeżeli nie wiesz, czym Ewangelia jest, to szczegółowo omawialiśmy sobie ją w odcinku, który omawiał Księgę Rodzaju, więc zachęcam do udania się do niego. Księga Powtórzonego Prawa, jak sama nazwa wskazuje, jest księgą, w której autor, czyli Mojżesz, powtarza drugi raz przekazuje Izraelowi prawo Boże. I ta piąta Księga Mojżeszowa składa się tak naprawdę z czterech głównych części. Trzy z tych czterech części moglibyśmy nazwać kazaniami Mojżesza. Kazaniami czy przemowami, czy nauczaniami, w których Mojżesz tuż przed swoją śmiercią przekazuje swoje ostatnie polecenia, ostatnie nauczanie, ostatnie przesłanie do, do Izraela. I pierwsza część skupia się na tym, co Bóg w przeszłości dokonał dla Izraela. Moglibyśmy sobie napisać, że to łaska Boża w historii Izraela. Ta część w rozdziałach od 1 do 4 może być przez nas przeczytana. Druga część, druga przemowa, Mojżesza, jest ona najdłuższą częścią tej księgi i moglibyśmy sobie ją nazwać krótko: przypomnienie, Przypomnienie, przypomnienie warunków przymierza, które zawarł Bóg z Izraelem na Synaju, i ta część, mniej więcej, bo tam kilka wersetów różnicy może być, ale zaczyna się od 5 rozdziału i ciągnie się aż do 28, trzecia część. Czyli trzecia przemowa, ona mówi o przyszłości Izraela, daje pewne obietnice. Więcej o tym powiemy sobie w dalszej części materiału. Nazwiemy sobie teraz to Przyszłość Izraela. I to są rozdziały od 29 do 30. I ostatnia część to są już takie, nazwijmy to, końcowe nakazy Mojżesza w sprawie przywództwa, w sprawie różnych praktycznych spraw. Pieśń Mojżesza również jest tam zawarta. To są rozdziały od 31 do 30. Czwarta, tak. gdy mówimy o tym, jak Jezus jest jakby zapowiadany przez Księgę Powtórzonego Prawa, to nie sposób wspomnieć o tym najpierw, w jaki sposób Jezus ją traktował. I pomimo, że wielu chrześcijan uważa, że Księga Prawa nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to wielu zdziwiłoby się, gdyby dowiedziało się, że gdy Jezus był kuszony przez szatana, to właśnie cytował tą księgę. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że Pan Jezus pełen ducha świętego przebywał na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. I podczas opisu tego kuszenia. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, gdy diabeł kusił go różnymi, różnymi fragmentami z Biblii, nawet źle zacytowanymi oczywiście, czy różnymi ziemskimi ofertami, to Jezus odpowiadał mu słowem Bożym. I co ciekawe, słowem Bożym, które pochodziło właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa. W czwartym wersecie czwartego rozdziału Pan Jezus powiedział, napisane jest, napisane jest, czyli odwołuje się do jakiegoś pisma. Nie samym chlebem żyje człowiek. I skąd ten cytat pochodzi? Z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie czytamy nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. A więc człowiek żyje Słowem Bożym. Duchowy pokarm człowieka to jest Słowo Boże. Dalej podczas kuszenia Pana Jezusa na kolejną spokój. Jezus odpowiedział tymi słowy. Znowu napisane jest, odwołuje się do Pisma: Panu Bogu swemu będziesz dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I po raz kolejny są to cytaty z księgi powtórzonego prawa. Jak widzimy w piątym rozdziale, nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. I w szóstym będziesz mu służył i na jego imię będziesz przysięgał. A więc pan Jezus potwierdza to, co Mojżesz zapisał w piątej księdze Mojżeszowej, a wręcz Jezus używa to, aby odeprzeć. Pokusy szatana. Trzeci fragment, który Pan Jezus cytuje i tu znowu Pan Jezus odwołuje się do tego, że w przeszłości to napisano, czy też powiedziano i mówi: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I ten fragment, jak pewnie spodziewacie się, pochodzi właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga Waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa. O tym wydarzeniu, kiedy to wystawiali Izraelici na próbę w Massa, mówiliśmy sobie w odcinku na temat Księgi Liczb, więc zachęcam, aby, aby sobie go obejrzeć. Natomiast w tych trzech miejscach w Ewangelii Łukasza widzimy, że Pan Jezus... Nie traktuje prawa jako czegoś jemu odległego, traktuje coś jako autorytarne Słowo Boże, a więc to zobowiązuje nas do tego, aby na poważnie je traktować, i nie zignorować tej księgi jako czegoś, co nas nie obchodzi, bo my jesteśmy w nowym przymierzu, bo my jesteśmy poganami, i tak dalej, Ale jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus. Miał wysokie mniemanie, wierzył w natchnienie. Piątej księgi Mojżesza. To my również powinniśmy. I w księdze powtórzonego prawa, po tym jak Mojżesz przypomina ludowi o tym, co Bóg dla nich zrobił, po tym jak wzywa ich do posłuszeństwa, w siódmym i dziewiątym rozdziale Mojżesz. Przypomina ludowi Izraela, kim oni są, po pierwsze, czyli tym, że są wybrani ze wszystkich narodów, wybrał was. Ale co najważniejsze, Mojżesz przypomina im i uświadamia być może niektórym, że Bóg. Nie wybrał ich dlatego, że byli liczebnie lepsi niż inne narody, czy że byli w jakiś sposób doskonalsi, przewyższali ich w różnych kwestiach, ale Bóg wybrał i upodobał sobie Izrael. Dlaczego? Dlatego, że ich umiłował. Mogliśmy powiedzieć, umiłował ich, bo ich umiłował. Nie ma żadnego powodu w nich, dla którego Bóg miałby ich umiłować, dla którego Bóg miałby ich wybrać. Co sprawiłoby, że Bóg stwierdził: Tak, to właśnie tą rodzinę, ten naród wybieram. I rozdział 9 mówi, mówi bardzo podobnie o tym: Nie mów w sercu gdy Pan, Bóg Twój, pokona ich przed Tobą. Dzięki majcnocie dał mi Pan te ziemię w posiadanie, bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed Tobą. I uwaga, nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani prawości serca Twojego, Ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg Twój, wypędził je przed Tobą. A także, aby dopełnić słowa przysięgi danej Twoim przodkom. A więc Bóg nie wybrał ich dzięki ich sprawiedliwości, ich prawości, ale wybrał ich dlatego, że obiecał to ich przodkom, Abrahamowi. Bóg wybrał ich z własnej woli, nie dlatego, że byli lepsi. Że byli doskonalsi, a dlatego, że on chciał to uczynić z nieznanej nam przyczyny. I to zjawisko nazywamy, uwaga, łaska. Łaska, czyli niezasłużona przychylność od Boga dla niegodnych ludzi. Łaska z definicji jest czymś, na co nie zasługujemy. I właśnie Izraelowi Bóg okazał łaskę na wiele sposobów. Jednym z nich było właśnie wybranie ich wypro i wyprowadzenie ich z Egiptu. I w dalszej części tej księgi Mojżesz powtarza prawo, przypomina im, jak mają żyć, w jaki sposób mają odnosić się do siebie i Boga. I w 28 rozdziale, po wielu rozdziałach różnych przykazań, różnych wyjaśnień, Mojżesz przedstawia błogosławieństwo i przekleństwo. Od pierwszego wersetu do 14, Mojżesz mówi o tym, jak Bóg będzie błogosławił. Przestrzeganie tego prawa. A od 15 wersetu dalej, Mojżesz mówi o przekleństwach, które dotkną lud Izraela, jeżeli nie będą przestrzegać tych wszystkich praw. A więc, przymierze zawarte z Izraelem miało w sobie błogosławieństwa. I przekleństwa. Wiemy z historii Izraela, że ich postępowanie przyniosło więcej przekleństw niż błogosławieństw. Natomiast Nowy Testament odwołuje się do właśnie przekleństwa prawa, o którym czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, mówiąc, że Chrystus Wykupił nas z tego przekleństwa prawa? W jaki sposób? W taki, że Chrystus stał się za nas przekleństwem. A więc w Chrystusie, dlatego że On stał się przekleństwem, my możemy otrzymać błogosławieństwo. Abrahama. Ono stało się w Chrystusie udziałem pogan przez wiarę. A więc tutaj widzieliśmy po pierwsze błogosławieństwa, a po drugie przekleństwa. I spójrzcie. Przekleństwa Chrystus wziął na siebie, a błogosławieństwa Otrzymujemy my, którzy uwierzyliśmy. Przez wiarę otrzymujemy wszystkie te błogosławieństwa, a nie otrzymujemy przekleństw, które powinniśmy byli otrzymać. Idąc dalej w Księdze Powtórzonego Prawa, w 30 rozdziale, mówiłem o nim w pierwszych minutach, że. Że trochę więcej sobie o tych rozdziałach powiemy. Mojżesz, po tym jak dał wszystkie przykazania, po tym jak przedstawił błogosławieństwa i przekleństwa, po tym jak powiedział, że to wygnanie z ziemi obiecanej będzie największym przekleństwem, jakie go może dostąpić Izrael, w 30 rozdziale. W pierwszym wersecie Mojżesz mówi, kiedy spełnią się dla Ciebie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo. A więc oba się spełnią w pewnym sensie, ale zobaczcie dalej. Jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan Bóg Twój Cię wypędzi. A więc największe przekleństwo, jakie im groziło, Mojżesz przewidział, że ono się wydarzy. Więc tak naprawdę całe ich to przestrzeganie prawa było skazane na porażkę. Jeżeli Mojżesz jeden z braci powiedział takie słowa że jeżeli Mojżesz miałby być mówcą motywacyjnym, to przez świat uznał, byłby uznany za najgorszego. Ale jeśli chodzi o głosicie, bycie głosicielem Ewangelii, nie prawa, to można by go uznać za najlepszego, bo Mojżesz już od razu pokazał im to, o czym sami się przekonają, że nie są w stanie przestrzegać prawa własnymi siłami, że nie są w stanie Podobać się Bogu sami z siebie, przez swój upadły stan. Gdy patrzymy na nasze społeczeństwo, to problemem nie jest to, że ludzie nie wiedzą, co czynić, nie wiedzą, co jest dobre i co jest złe, ale problemem jest to, że ludzie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe, ale jednak nie czynią dobra. I Bóg. Zapowiedział już w Księdze Powtórzonego prawa, że rozwiąże ten problem. Że rozwiąże ten problem, że ludzie w swoim naturalnym stanie nie są w stanie spełniać Bożych przykazań. Że nie kochają Bożych przykazań, że, że Boże przykazania nie są tym, co oni chcą robić z natury. I pięć wersetów później. Gdy Mojżesz opisuje to wygnanie i co tam się będzie działo. W szóstym wersecie mówi tak: Pan Bóg twój dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków. Po co? Żebyś miłował Pana Boga swego z całego serca, duszy i po to, abyś żył. A więc, Mojżesz, w taki sam sposób, jak apostoł Paweł liczy do Rzymian na przykład, pokazuje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że nie jesteśmy w stanie spełniać Bożych przykazań, ale daje nadzieję, że Bóg sam rozwiąże ten problem i On obrzeże nasze serca. On da nam nowe serca, zamieni serca kamienne w serca mięsiste. Zapowiadał to też prorok Ezechiel, prorok Jeremiasz. I apostołowie Nowego Testamentu pisali o tym, chociażby, iście do Kolosan, czytamy takie słowa: W nim też zostaliście obrzezani. Obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa. Przez wyrzeczenie się grzesznego ciała zostaliście pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w którym również razem zostaliście wskrzeszeni dzięki wierze w działanie Boga, który wskrzesił Go z martwych. A więc zostali, nasze serce zostało obrzezane, zostaliśmy pogrzebani i wskrzeszeni. A więc nasza dawna natura a dawna natura chrześcijan, tych, którzy zaufali Chrystusowi, bo czytamy tu, że dzięki wierze to się dzieje, a więc nie jest to rzeczą wszystkich ludzi, jest to rzeczą tych, którzy zaufali Chrystusowi jako swojemu Panu. Ci zostali pogrzebani i wskrzeszeni, ich serce zostało obrzezane, nie nie zostali cieleśnie obrzezani. Ale doznali tego duchowo, nie ręką ludzką, lecz obrzyzaniem Chrystusa. I wreszcie, w dalszej części tego 30 rozdziału, czytamy takie słowa, które. Na pierwszy rzut oka wydają się jakby powrotem do znowu tego nakazu. Przestrzegania prawa, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajmy od 11 wersetu. Polecenie to, bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem, nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem by można było powiedzieć któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu byś je mógł wypełnić co jest w twych ustach i w twoim sercu by je wypełnić słowo słowo i ten fragment jest trudny do zrozumienia na szczęście mamy jego objawioną interpretację. W liście do Rzymian apostoł Paweł cytuje ten fragment w dziesiątym rozdziale, gdzie mówi o sprawiedliwości, która płynie z wiary i sprawiedliwości, która płynie z prawa. Czytamy od piątego wersetu. Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje prawo, pisze Mojżesz. Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę, tak powiada. Nie mów w sercu swoim, któż zdoła wstąpić do nieba, oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo któż wstąpi do otchłani, oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. A więc. Zatrzymajmy się tutaj w tym momencie. Nie mów w sercu swoim, któż zdoła wstąpić do nieba, kto wstąpi do otchłani. I w tym fragmencie, co czytaliśmy? Któż dla Was wstąpi do nieba i któż dla nas uda się za morze. A więc apostoł Paweł delikatnie parafrazując, cytuje ten fragment z księgi powtórzonego Prawa. I dalej mówi: Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim, ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Tutaj czytaliśmy to samo: Słowo to jest blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, byś mógł je wypełnić. I na koniec Paweł mówi, że to słowo, o którym sobie powiedzieliśmy, słowo jest to słowo wiary, którą głosimy. A co wcześniej czytaliśmy? Sprawiedliwość osiągana przez wiarę. I dalej w tym samym fragmencie, kolejny werset. Czytamy o tym, Czym jest to słowo wiary, którą głosimy? Jego treść jest taka. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. A więc dwie rzeczy. Ustami wyznasz i w sercu uwierzysz. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wiara prowadzi do usprawiedliwienia. I Mojżesz, gdy jeszcze nie było to do końca objawione o to, kim będzie Mesjasz, co do końca zrobi i tak dalej, i tak dalej, ale Mojżesz wzywał do tego, aby wierzyć w to słowo. Czyli w obietnicę tego, że Bóg kiedyś obrzeże serca, tego, że przyjdzie wybawienie. Tak samo my teraz, mając już to objawione przez Boga w Jezusie Chrystusie, wzywamy do przyjęcia przez wiarę Jezusa jako Pana. Ponieważ to prowadzi do sprawiedliwości, do usprawiedliwienia, do zbawienia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do, do zgłębiania tych wspaniałych prawd Słowa Bożego, zawartych w liście do Rzymian w 10 rozdziale, zawartych w 30 rozdziale księgi Powtórzonego Prawa. Zawartych w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale czy w drugim rozdziale listu do Rzymian o obrzezaniu serca. Te wszystkie prawdy, które są nam tak drogie w Nowym Testamencie, były już obecne, zapowiadane w Starym Testamencie. I gdy poznamy to z tych dwóch perspektyw, to całość nabiera niesamowitych kolorów. Staje się jakby pełna i dostrzegamy ten doskonały Boży zamysł zrealizowany w Chrystusie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do, do kontaktowania się z nami. Informacje na ten, na ten temat znajdują się w opisie filmu. Cześć.